Dzień dobry, moje kochane robaczki. Dzisiaj łączę się z Wami z łóżeczka. Tak, właśnie. Mieliśmy dosyć mocną wichurę w nocy. Znowu przestawiło nam antenę. Ale to nic. Najważniejsze, że Russell przespał całą noc. Dzisiaj jest już radosny i pogodny, jak zawsze. Ja jestem trochę mniej wyspana z tego względu, że obawiałam się, że coś mu się zdarzy w nocy, a że nie spał ze mną, to latałam jak wściekła do pokoju co chwila. No, ale każda matka tak reaguje, gdy dziecko jest chore. No, spędziłam dosyć długo wczoraj w kuchni na robienie kapusty. Dzisiaj ją już dokończę i zacznę robić sałatkę z tego względu, że dzisiaj część zrobię jedzenia i resztę jutro, jak wrócimy od mamy. Właśnie tak zawsze to wygląda u nas. Nigdy nie robię wszystkiego na hura. Zawsze robię coś dzień przed przyjściem gości. Po co się zajeżdżać? To są święta, trzeba spędzić je bardziej duchownie i rodzinnie. Zapowiada się miły dzień. Życzę Wam wspaniałych świąt, kochani. Do zobaczenia później przy następnym łączeniu, jak już będę wyszykowana. Teraz spijam kawę, odpiszę na kilka komentarzy i zabieram się do roboty. Buziaczki, papa, do później. Kanapeczki do łóżeczka nie ma, to jak misiowe. Zobaczcie, nawet skórki mi odciął. Takiego mam wspaniałego faceta. Właśnie nałożyłam sobie puder i podkład. Mam zasłonięte w sumie okno. Zrobię sobie makijaż, idę do kuchni. Coś porobić bez szału, delikatnie wstawić pranie, zrobić obiad, przygotować jakieś rzeczy, wstawić warzywa na sałatkę. Pomalutku, ja mam czas. Goście przyjdą do nas w poniedziałek, więc wszystko na spokojnie, bez szału. Zawsze się wyrabiam i czy to impreza, czy to święta, czy to co. Oglądam sobie YouTube, zjem, pomaluję się i idę sobie na spokojnie do kuchni. Dzień jak co dzień. No, to tak pokrótce. Ja ciekawa jestem, co u Was. Jesteście, widzę, zapracowani, bo dzisiaj bardzo mało osób odwiedza mój kanał. A wiem, że mam stałych widzów, którzy lgną do mnie, za co jestem wdzięczna, więc prawdopodobnie jesteście bardzo zajęci. No powiedz coś. Coś. Coś innego. Nie, bo mnie rozpraszasz. Mamy takie same dresy dzisiaj. Nie. Pokaż. Nie. No pokaż. Nie. Pokaż. Nie. A skąd masz tą koszulkę? To była, miała być dla ciebie. A ja oddałem cię. Była za mała. No i dobrze. Za mała była. Świątecznie. No to nie te święta. Nie widać napisu. Oj, chyba do kuchni idę, nie? Dobra, ja idę do kuchni, ale dzisiaj mi ich przeszkadza. No weź. Tak, miłość. No, przepraszam się, mówię, nie się przepychasz. O, mój cycuszek. To tam jest? Nie pokazaliśmy. Ale tam... Zobacz, jak to wygląda. Patrz, w kamerze. Tak, tym nie widać. Aha. Ja pierniczę. Bo to taki brudas jest. Będziesz to malował blaki. No właśnie. Dostaniesz bał... Nie, weźmiemy, zamoczymy w pędzlu. Ogon. O. I będziemy mówić plaki, plaki, plaki. O, widzisz? Patrz. Tak, Russellku? I później przebiegnie się po całym mieszkaniu. Tak, po całym mieszkaniu. Będzie niebiesko. A w ogóle mamy jeszcze taką farbę? A co? Kto mi to powyginał? Co? Woźniak? No woźniak, ale mały. Ja? Rasy tam chodzi i to. Weź to. Pop. Co zrobiłeś, mamie? No co ty? No nie wolno tego, to jest do kamery. Russell bierze ten statyw i sobie go wygina, bo on się wygina w każdą stronę i sobie zabawę urządza. Przynieś mi te kurczaczki. Zaraz jak będę coś robić, to się połączę. No chłopaki coś tam pajacują. Nie, żarty, że... Pajacują! Bla, bla, bla.
Nie, będą tam u psa poprawiać. Musimy się wyciąć, wykładzinę, bo ostatnio jak je wymiotował, no to pozbieraliśmy wszystko. I widzieliście zresztą sami, jak tam ma biednie i tak dalej. Jest mu niewygodnie, więc Misiek mu tam przyniesie i kawałek wykładziny nowej i coś tam podłoży. I w ogóle wszystko tam dla pieska. A ja już sobie przygotowałam miskę, myję kurczaki. Tu jest kamera, musisz bliżej. Nie widać, za mało jestem. Chodź do mamy obka, to będzie widać. Poczekaj. No dobra, już starczy. Moja mama miała dobrze ustawioną i teraz... I teraz znowu, o. Tak to jest z chłopakami, nie? Dlaczego mięso jest słabo? Bo mięso musi być pierw umyte, kochanie, żeby później... A tam są włosy na jednym mięsie. Tak, dlatego trzeba... Widzicie, jaki mądry jest, tam włos na jednym. Dlatego trzeba ładnie kurczaczki wymyć, wyczyścić i dopiero można dawać olej. No to czemu? I dużo. A nie to na kurczaki, nie na obiad. Dzisiaj na obiad mama zrobi kotlety schabowe. Już tu też. A dzisiaj... Co kłamie? Tak, będziemy mieć dwa obiady. Dlaczego dwa obiady dzisiaj będą? Bo przecież... Co? Bo na Easter. No to jutro jest przecież Easter. To jutro jest... Jutro idziemy do babci na śniadanie świąteczne. Bardzo rano. Bardzo rano, na pół do 11. No i tak, i właśnie idę sobie już teraz kurczaczki tam poobierać. Widzicie, u nas jest wszystko lajtowo, podchodzimy do wszystkiego lajtowo. Nie ma co się stresować. Nie ma takiej potrzeby. Wszystko jest dobrze na czas. Nie ma u nas zasad zastaw się, postaw się, a pokaż się. W sensie, że cały rok jest kiepsko, a później na święta na hura. Nie, my staramy się robić dobrze, żeby też coś było, ale nie za wiele. No, także robię pomalutku coś w kuchni. Jeszcze jak wrócę od mamy jutro, na pewno zrobię ciasta. Albo ciasto, jeszcze nie wiem, prawdopodobnie zrobię jedno. Może dwa. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Świetnie. Misiek na strychu rządzi. Jest wesoło, jest fajnie, jest ten czas przygotowań świątecznych zawsze taki miły. Jesteśmy wszyscy w domu, coś tam wydurniamy się przy okazji. Coś tam zrzuca z strechu. Co ty robisz? Co masz? Co tata znalazł? Serio? Nie widać. Daj. Pomogę. Wykładzina, o, ze strychu, z przedpokoju i będą robić. Uważaj, jest bardzo ciężkie, nie przewróć się. I będą robić porządki. I robimy także. Widzicie, mój misiek nie usiądzie z dupą. Super, chwalę go, bo to wiecie. Takiego faceta mieć w domu to dar, naprawdę duży dar. No i zabieram się za porządki, bo się rozgadałam tutaj. Ale co, przecież ja lubię do was gadać. A wy lubicie, mam nadzieję, mnie słuchać. Do później. Sekretny przepis Mazi, który już nie będzie sekretny. No ja tak żartuję, dolewam oleju dosyć sporo, żeby mi się te wszystkie przyprawy fajnie tam obkleiły. I takie kurczaki muszą leżeć prawie, no może nie dobę, ale jest godzina w pół do czwartej. I one do jutra muszą poleżeć. Jutro będą wstawiane, albo dzisiaj w nocy. Pierwsza tura, nie wiem czy widzicie, dodaję warzywko, wegetę, kucharek, obojętnie, na wierzch trochę. Później leci oregano. Wiecie co? Ja będę mówiła, to nie będę pokazywała, bo to nie jest przepis, tylko po prostu wam pokazuję tego. Oregano, teraz leci na wierzch bazylia. Zobaczcie, ile tego. Czosnek, dużo czosnku. Trochę ciemnego sosu
ale widzicie, nie widać tutaj, o, ciemnego sosu sojowego. Trochę curry, same małe dziurki. Pytaliście się, co będę robiła na święta, więc pokazuję wam. Garść majeranku. I garść papryki. I teraz czystymi rękoma idę je umyć pierw. Tak wiem, mam i tak brudne, ale i tak je umyję i będę je wszystkie merdała. Pierwsza tura jest kurczaków już przeprawiona i ona teraz do jutra będzie leżała w zimnym miejscu. Nie musi być to lodówka, ważne, żeby było przykryte i na pewno w zimnym, a nie ciepłym miejscu, bo to jest mięso surowe i wiecie, przyprawy, sól i tak dalej, to co wam pokazywałam. Już soli nie dawałam, oprócz warzywka. Sos sojowy i warzywko są słone, więc w zupełności wystarczy. Leżakują tak przez kilka dobrych godzin, przez całą noc najlepiej, i właśnie teraz rano je podgrzeję, podpiekę do połowy i później przed tym, aż goście przyjdą, żeby cieplutkie podawać, zawsze tak robię. Oczywiście dla domowników też będzie, nie tylko dla gości. I teraz będę robiła mięso mielone. Ale ja nie chcę do... Tu mamy drugą turę moich dań. I tu jest mięso mielone, dwie paczki, one były mrożone. I tutaj z tego pójdzie połowa do keksówki i będzie to w formie mięsa pieczonego, a druga połowa pójdzie do pieczenia jako kotlety mielone na stół. Podawane z pieczarkami duszonymi. Także widzicie, będzie nas ósemka. Tak, ósemka, dobrze mówię? Nasz czworo, tak, będzie nas ósemka tego jedzenia, nie będzie zbyt dużo. Jeszcze prawdopodobnie starczy nam nawet na sporo. Także ja to przyprawiam. Resztę potraw mogę wam pokazywać troszkę na bieżąco, ale na dzisiaj już, na teraz koniec. Zabieram się do porządnego robienia, bo jeszcze muszę zrobić jedzenie dla domowników, czyli obiadek. Dalej robię w kuchni, teraz rozmawiam na Skype'ie, nie powiem z kim, bo może ta osoba sobie nie życzy. Mam tam z tyłu, widzicie, laptop stoi, ja sobie gotuję, robię, także jest fajnie, święta. Później się z wami połączę przy obiedzie, pokażę wam, co zrobiłam na obiad i jeszcze wam pokażę, jak siedzą chłopaki i malują jajka późnym wieczorem, bo u nas ze święconką się nie chodzi. Moja mama idzie i będziemy świątecznym jajkiem święconym dzielić je u mamy, także my nie musimy chodzić do kościoła, zresztą tam nie chodzimy święcić jajek. Malujemy, ale nie chodzimy z koszykiem. Do zobaczenia później. Co ty tam masz, Blakuś? Co pan ci tu zrobił? Fajny? No nie uciekaj, a miskę wziąłeś tu po las. No. Zobaczcie, jakie fajne, mięciutkie. Masz. Taki? Masz, Basia, masz. No, masz wodę. Pij sobie, pij. Zaraz znowu będą mi... Masz kosteczki. Pisać, że mi jedziesz. Albo ubliżasz. Masz kosteczki. Cześć, mama. Cześć, kochanie. Patrzcie. Fajnie? Tak? Wow, no, uważaj z tym. Szybko się otwieram. Co ty tu masz? Co masz? Nagrywasz? No, pokazuję, jak piesek ma fajnie. Co to takiego? Mięciutkie, fajne, podoba ci się, tylko teraz już nie narzekaj, dobra? No właśnie. Daj pani łapeczkę. Daj łapeczkę pani. Łapkę, nie kostkę, daj łapeczkę, daj pani łapę. Łapa, plaki. Leniuchu, łapę mi dawaj. Fajnie zrobił tata? Mhm. I co, kochanie, jak wam się podoba? Taki obiadek, tutaj mam schab pieczony, już też świąteczny, ziemniaczki, fasolka i do tego sosik. Idziemy wcinać, póki paruje jeszcze i jest ciepły. No, czas ogarnąć później chatkę i
jeszcze coś porobić w kuchni. Ale na spokojnie. Do zobaczenia później przy malowaniu jajek. O nie! No mówię! Wytrzyj w papier. W papier. Wycieraj. Już, too late. Potem masz patrz. Raset. Potem masz łyżkę. Wygląda jakbym nie miał. No i chłopak. Kładasz na łyżkę. Patrz, musisz patrzeć co tata robi. I chlub. Widzisz? I tutaj zabawa. Tkwi, masz jaja. To kiki. Taki kolorek bierzesz. Ale śmierdzi. To łyżką nałożyć? Tak. I potem... Że dużo? Ostro? Nie mają dużo. Nie? Ale czuć go. Na drugim, że dwie łyżki naokoło. Jedno są barwniki od Kaśki, a drugie są od mamy. No i połóż jajeczko ładnie do środka. Wow. Ślicznie, synku. Teraz wezmę kolor, co nie wezmę. Tylko proszę, nie wylej mamusi na dywan, tak? No. To jest purple. Purple. Ty, mały. A ten to jaki? Będzie brown? Ej, to kawa. Dobra. Nie brown. Róbcie, chłopaki. Resztę zobaczycie jutro. Na pewno wam pokażę, jak wrócę albo jak przyjdę od mamusi ze świąt. Teraz troszkę sobie przyszłam poleżakować, poodpisywać na komentarze. I co? I to by było na tyle dzisiaj, kochani moi najcudowniejsi, najlepsi, najsympatyczniejsi. Chciałam powiedzieć robaczkowie, ale tak się nie mówi. Dziękuję za uwagę, za to, że przeżyliście z nami kolejny dzień, że odwiedziliście nasz kanał. Zapraszam do kciukowania, do subskrybowania i do polecania mojego kanału. Buziaczki. Aha, dziękuję za nowe subskrypcje, bo ostatnio sporo znowu doszło. Pozdrawiam was serdecznie i świątecznie. Życzę wam wspaniałych świąt. Dużo, dużo zdrówka, buziaczki. Do zobaczenia jutro. Pa, pa!